To znaczy, jeśli moja moc jest mocą tworzenia... Tak! Masz tworzyć! Jedyne ograniczenia nakładasz sama! Magiczny amulet. To dla pana. Proszę go zawsze nosić. Ochroni pana przed negatywnymi emocjami. O, czy to znaczy, że mroczny władca już nigdy nie przejmie nade mną kontroli? O, słyszałyście, gołąbeczki? Już nigdy nie będziemy złoczyńcami! Zaliczone! Ta dziewczyna jest po prostu niesamowita. Daję ci ten amulet. On cię ochroni w przyszłości przed atakiem Władcy Mroku. O, dziękuję wam, Biedronko i Czarny Kocie. Zawsze marzyłem o tym, żeby mieć supermoc tak jak wy. Ale ty już masz supermoc. Moc rozweselania ludzi. Wolałbym umieć poruszać ich serca. Radość to też jest uczucie. Chyba najpiękniejsze i najtrudniejsze do osiągnięcia. Hej, Bob! Posłuchaj mnie. Mój film mógłby być równocześnie wzruszający i zabawny. Ludzie by się śmiali przez łzy. Co o tym sądzisz? O? Może pomyśl o znalezieniu nowego menadżera. Proszę, noś to zawsze przy sobie. Ochroni cię przed atakami w przyszłości. A także będzie mi o tobie przypominało. Dziękuję, chrabąszczko i nietoperzu. Bardzo przepraszam. Wybacz mi, jęczo. Oj, drogi panie. Ja pomyliłem pana z kimś z dawnych czasów. Nie przejmuj się, już o wszystkim zapomniałem. Zoe, daję ci ten amulet. On cię ochroni przed atakiem Władcy Mroku. Trzymaj go przy sobie i pamiętaj, co cię dziś spotkało. Dziękuję, Biedronko. Jesteś naprawdę niesamowita. Lecę! Mogę ci pomóc, jeśli zechcesz. Chcę nic od ciebie! Dla mnie nie istniejesz! Jesteś tylko powietrzem! Film Królowej Bananów okazał się klapą, ale scenariusz wkrótce zostanie poprawiony. Chloe, twoje nieskończone zasoby złości zwiastują ogromny chaos. Prędzej czy później ich mirakula wpadną w moje ręce! Trzeba zasilić kwami, zanim Władca Mroku znów ją opęta. Vesperio? Kropeczko? Ten amulet ochroniłby Chloe przed Władcą Mroku. Nie zmuszę jej, by go nosiła. Wiem, jak to załatwić. Są pewne zasady. Chcę nakręcić swój film! Dosyć tego, Chloe! Nie dam się odesłać do Nowego Jorku. Nie będę dłużej grać roli drugoplanowej dla dobra naszej rodziny. Tato! Zoe ma rację, Chloe. Możesz mnie prosić o nowy telefon lub różową limuzynę, ale nie skrzywdę twojej siostry. Tak na nią! To zaledwie półsiostra! Jest dla mnie nikim! Ja nienawidzę cię! Nienawidzisz mnie, a ja cię kocham. I nigdy nie przestanę, wbrew całemu światu. Siostro, pamiętaj, mamy wspólną mamę. Spójrz, dała mi to w prezencie. Jeśli to jest od mamy, to ja powinnam to nosić. Oddawaj! Co moje, to i twoje. W końcu jesteśmy rodziną. Tak, działa! To niemożliwe! Jak to się stało? Jeszcze pożałujesz! Prawdziwe życie to nie jest twój marny film! Zemszczę się na tobie! Chloe, wszystko dobrze? Dajcie mi spokój! Zostawcie mnie! Zoe miała rację! Może teraz Chloe stanie się trochę lepsza! Miejmy taką nadzieję!
Noś zawsze ten amulet przy sobie. Może nie ukoi bólu, ale ochroni cię przed atakami Władcy Mroku. Dziękuję ci, Biedronko. Nawet nie wiesz, jak wiele to dla mnie znaczy. Burmistrzu, daję ci ten amulet. Ochroni cię przed atakiem Władcy Mroku raz na zawsze. Dziękuję, Biedronko. Jest mi bardzo przykro. Dobrze, że tu jesteś i chronisz nasze miasto. Nadal mnie niepokoi jedna sprawa. Co będzie dalej z projektem Tlen? No cóż, komisja ekspercka podda go ponownej analizie, ale... Mamy nadzieję, że podejmie pan dobrą decyzję. Juleko, daję ci ten amulet. On cię ochroni w przyszłości przed atakiem Władcy Mroku. Niezwykła Biedronka! Dziękuję, Biedronko. Dziękuję, że ją uratowałaś. A nie powinnaś za nią iść, żeby oddała ci Miraculum? Już to zrobiła. Ta dziewczyna jest niesamowita. Nawet bez Miraculum jest superbohaterką. Anarka? Jagged? Chciałabym wam pomóc się dogadać, ale nie mam takiej mocy. Daję wam amulety, które ochronią was przed mrocznym władcą. Masz niezły cios, tygrysico. Do zobaczenia niebawem. Pa, pa, miły motylku. Biedronka? Kataklizm! Żałosne, totalnie żałosne. Biedronka? Ruda kitka? Pancernik? Jak wy tu weszliście? Witaj, karny kocie. Przepraszam, wezwałabym ciebie, gdybym znała twoją tożsamość. Zawsze powtarzam, kropeczko. Znać mnie to kochać mnie. Może jednak nie. Ruda kitko, pancerniku. Zostań tu, kocie. Zaraz wracam. Ostatnio zapomniałam ci go dać. Noś zawsze ten amulet, ochroni cię przed Akumą. Dziękuję, Biedronko. Wiedziałam, że dasz radę. Zaliczone. O, muszę lecieć. To na razie. Jestem umówiony ze znajomą. To ja też lecę. Nino. Weź ten magiczny amulet. Noś go zawsze przy sobie. On ochroni cię przed mrocznym władcą. Nie potrzebuję żadnego amuletu. Nigdy więcej nie pozwolę, by mroczny władca manipulował miłością. Chyba źle cię oceniłem, czarny kocie. Przepraszam. Każdy czasem miewa wątpliwości. Nawet ja. Co jest? Czy wszystko w porządku? Tak, jasne. Zaliczone. Koniec twoich rządów, mała Akumo. Pora wypędzić złe moce! Mam cię! Pa, pa, miły motylku. Niezwykła Biedronka! Alek, ten magiczny amulet ma ci przypominać, że negatywne emocje zniewalają. Pomoże ci to myśleć pozytywnie. Dziękuję, Biedronko. Zaliczone! Panie Dipin, ten magiczny amulet ochroni pana przed Władcą Mroku. O, jesteś pewna? Jak takie małe coś ma mnie uchronić przed władcą, jak mu tam... Kiedyś świat był łatwiejszy i zrozumiały dla mnie.
Teraz już kompletnie nic nie rozumiem. Wiesz, dziadku Rolandzie, my też wszystkiego nie rozumiemy. Ale nie przejmujemy się tym, a jak czegoś nie umiemy, to się możemy nauczyć. To jest jak taka gra, którą musisz ciągle wygrywać. Ty jesteś dorosły i odzwyczaiłeś się od tego, dlatego tak się boisz. Według was mogę nauczyć się czegoś w tym wieku? My ci chętnie pomożemy. Daję ci ten amulet. Noś go zawsze przy sobie. Ochroni cię przed atakiem Władcy Mroku. Zaliczone! Dobra, idziemy na komendę. Już! Tak, weryfikacja tożsamości i areszt. To rozumiem. Moment. Ja znam panią Dipencheng. Nie ma drugiej tak uczciwej i prawej osoby jak ona. Roger, nie zabronimy ci wykonywać obowiązków, ale obiecaj mi, że nie użyjesz już tych kajdanek i poczekasz na pojawienie się córki tej pani, zanim podejmiesz dalsze decyzje. Prawo jest potrzebne, ale stosując je, nie zapominaj o człowieczeństwie. No tak, obiecuję ci, Biedronko. Jak to? Co to ma znaczyć? Ma rację. Pomału. Chyba nie zostanie pani znów opętana przez Akumę. Mamo! Szukam cię i szukam po całym mieście. Wszystkiego dobrego z okazji Dnia Matki. Wiem, trochę się spóźniłam. No bo ostatnio jestem ciągle taka zapracowana, ale pewnego dnia ogarnę wreszcie swoje sprawy, tak jak ty. Na pewno ci się uda. Oto nasze bilety. Spotkałam Biedronkę, mówiła, że jest jakiś problem. I co? Oba są ważne. Jednak pani nie kłamała. Czyli możemy anulować mandat i puścić panią wolno? Nadal nie zmienia to faktu, że podróżowała komunikacją bez ważnego biletu. Ta sytuacja jest naprawdę złożona, ale wydaje mi się, tak, należy zapomnieć o całej sprawie. Tak naprawdę ja dziś trochę przesadziłam. I bardzo, bardzo cię przepraszam. To wszystko moja wina. I dlatego opłacę ten mandat z mojego kieszonkowego. To godna pochwały postawa, młoda damo. Tylko mam prośbę. Mamo, możesz pożyczyć mi pieniądze? Proszę. Nie obiecuję, że te amulety ochronią was przed Władcą Mroku, ale pomogą wam zjeść w zgodzie galet. Nareszcie. Możecie spróbować smaku słynnego galet taty i dziadka. Na oczach Tiki? Tak jest. Tiki potrafi się już świetnie kontrolować. Trzymaj, to należy do ciebie. Wiem, że jesteś dzielny i nie boisz się Władcy Mroku, ale niech ta żaba przypomina ci, byś był ostrożny. Dziękuję, Biedronko. Wszyscy naładujcie moce przed starciem z emo-potworami. Ryzykant pokonany, ale Biedronka na pewno popełniła jakiś błąd. Już za moment okaże się jaki. Walka się nie skończyła, kontrataku. Chowaj kropki. Leżeć. Wielkie dzięki, Adrian. Podrzucę cię do pociągu. Nie chcę wracać do tego pociągu. Wolę zostać i z tobą walczyć. A co z twoją podróżą? Chcesz się sprzeciwić swojemu tacie? Tak. Dałaś mi odwagę, której potrzebowałem. I czuję, że teraz nic mnie nie powstrzyma. Kontratak! Cześć wszystkim! Poznajcie fenomenala, nowego opiekuna Miraculum Psa. O, czarny kot! Miraculum Psa i Miraculum Kota. Pies i kot! Zabawne, co nie? Przekomiczne. Cieszę się, że będziemy razem walczyć. No już, uścisk łap! Wiedziałam, że się polubicie. Dzięki magii Mirakulów nawet psy i koty żyją ze sobą w zgodzie. Od dziś będziecie spędzać ze sobą sporo czasu jako koledzy z drużyny. Na zawsze. Drużyna Miraculum gotowa? Szczęśliwy draft!